Przesłuchanie. Jacek Stefaniak, witam Państwa bardzo serdecznie. A dziś Państwa i moim gościem jest pan Maciej Krzysztof Urbańczyk, Kongres Nowej Prawicy, ugrupowanie Janusza Korwin-Mikkego. Witam Pana. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. No tak, ugrupowanie Janusza Korwin-Mikkego właśnie wystawia w Pańskiej osobie kandydata do zbliżających się wyborów uzupełniających do Senatu. Zgadza się. To co? Słupki popularności rosną w górę. Według wszystkich sondaży nawet bardzo. Korzystajmy z okazji i zdobywajmy mandaty także tutaj w wyborach uzupełniających. No myślę, że grzech nie skorzystać, natomiast pamiętajmy jedną rzecz, jeżeli słupki rosną, to trzeba swojego kandydata dać. Ale czy te słupki rosną dlatego, że ludzie czytają wasz program i im się podoba? Czy te słupki rosną dlatego, że to jest efekt nowości? PiS już był, PO było, SLD też było. No nie wiem, no raczej nie popisał się Palikot ze swoim ruchem i nazwę zmienił i tak dalej. To co, ten efekt nowości teraz zadziała? Oni, ich jeszcze nie było? No myślę przede wszystkim, że wymienił pan wszystkie partie, które już były, nie zrobiły nic, to może właśnie ten efekt nowości, świeżości jest takim atrakcyjnym dla wyborców, zwłaszcza dla młodych wyborców. Czy sugeruje się bardziej pytanie tym efektem świeżości, nowości, czy bardziej tym waszym programem? Myślę, że program znany jest od co najmniej 20 lat, bo jak pan redaktor wie, Janusz Korwin-Mikke nie zmienił swojego programu, głosi go już od wielu lat. Natomiast myślę, że teraz jest czas, żeby nim wreszcie dotrzeć. No tak, ale to nie jest znowu ugrupowanie, jak w przypadku Palikota, jednego nazwiska? Znaczy, myślę, że Palikot przeszedł drogę od prawicy do lewicy. Ale zostawmy go, mi chodzi o zasady. Czy to nie jest tak, że... Nie, ja bym powiedział inaczej. Ludzie, mamy Korwin-Mikkego, on jest jasnym drogowskazem. Każdy, kto ma z nim zdjęcie, partia jest musi być lidera. Partia musi mieć lidera, my też mamy lidera. Jak pan wiem, jest to lider ekscentryczny i charyzmatyczny. Natomiast tylko taka osoba jest w stanie przekonać do swoich pomysłów. A żeby ktoś chciał przeczytać program partii, no to musi mieć jakiś bodziec. Myślę, że właśnie on jest takim bodźcem. No dobrze, a to też nie wynika z takiego troszeczkę, pan to nazywa, że to jest, no ja powiem troszeczkę inaczej, no to nie są kontrowersje, czasem są to bardzo, bardzo mocne kontrowersje. Dobrze, ale ty, czy to nie tworzy się powoli lekko, jak to mówią młodzi, obciachowo? Z tym biciem po twarzy, z tymi wypowiedziami, nawet bicia kobiet chociażby. Znaczy, wie pan, z bicie kobiet to bym był daleki w ogóle od komentarzy i od wyciągania takich kontekstów. Natomiast co do bicia po twarzy, wie pan, jak kobieta spoliczkuje faceta, to wszyscy mamy w domyśle, że coś przeskrobał. No, zgadza się. A jeżeli tutaj facet spoliczkował drugiego, to zaraz szukamy, że jest odwrotnie. Ja bym właśnie inaczej postawił sytuację. Pytanie, dlaczego nikt się nie pyta, dlaczego ten spoliczkowany został. To jest chyba, myślę... Nie stereotyp, ale myślę, że powinniśmy na to spojrzeć troszeczkę inaczej. Dobrze, to czym w takim razie Kongres Nowej Prawicy chce oczarować w nadchodzących wyborach elektorat powiatu rybnickiego i mikołowskiego? No myślę, że to, co głosimy od jak to się mówi, od zawsze, czyli gospodarka przed polityką. W dobrym państwie... Jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych, najpierw gospodarka głupcze, tak. I myślę, że tutaj jest świetna parafraza. Natomiast patrzmy jedną rzecz. Bez dobrych fundamentów państwa, no nie można polityki uprawiać. Czyli na dzień dzisiejszy, jeżeli te fundamenty państwa są rozbite, to mówimy tylko o politykowaniu, a nie o uprawianiu polityka. A to myślę, jest bardzo duża różnica. Tutaj widzę, że ten charakter liberalny waszej doktryny gospodarczej jest bardzo silny. Państwo stróżem nocnym. Państwo ma się nie wciskać w gospodarkę, co jedynie ma pilnować zasad gry, żeby były równe dla wszystkich. Tam, gdzie regulacja, tam potencjalne nadużycia. Tam, gdzie podwójna kontrola, tam jest ktoś trzeci, który musi kontrolować kontrolujących. A to uważamy jest zbytnią przesadą. Dobrze, ale prywatyzacja w tym kraju bardzo źle się kojarzy. Ale pytanie, czy ta prywatyzacja została zrobiona tak, jak powinna? To raczej do tych, którzy sprawują władzę. No, dlatego chcemy zamienić ich. Dobrze. Zaraz po wyborach uzupełniających będą wybory samorządowe. Rozumiem, że na tej fali popularności Kongres Nowej Prawicy, czyli ugrupowania Janusza Korwin-Mikkego, również stanie tutaj w szlanki. Tak, będziemy starali się również wystawić swoich kandydatów, aczkolwiek nie jest powiedziane, że będziemy startować pod swoimi barwami. Do Sejmiku Śląskiego na pewno będziemy startować jako Kongres Nowej Prawicy. Natomiast w wyborach samorządowych czy wyborach prezydenckich, no umówmy się jedno. Tutaj się liczy lokalne odniesienie do kandydatów i osoby, które mają autorytet tutaj na miejscu. No niech mi pan nie mówi, że na fali tej popularności nagle nie ma wielu kandydatów i chętnych, którzy od razu się zapisują, zważywszy na rosnące słupki do waszego ugrupowania. Są, zgadzam się z panem, ale każde zawsze... Każde ugrupowanie, któremu rosną słupki, nie narzeka na brak ale nazwisko kandydatów. Zawsze będzie przed partią, jeśli mówimy o wyborach lokalnych i myślę, że to jest ważne. Jeden z punktów programów jest rozwój samorządności, tak? Chcemy dbać o samorządność, chcemy dać większe pole do popisu samorządowcom, dlatego uważamy też, że to jest chyba najważniejsze.
żeby oni byli niezależni. Od partii politycznych? No myślę, że tak. A kongres jest partią polityczną? Jest, dlatego my chcemy wziąć sejmik tam, gdzie rzeczywiście są duże decyzje, które ważą na regionie, takim jak województwo śląskie. Natomiast któż zna lepiej problemy lokalne, jak właśnie mieszkańcy? Dobrze, to zapytam się inaczej, dlaczego pan będzie kandydował w przypadku dużych ugrupowań? Na przykład Prawa i Sprawiedliwości, posłanka Izabela Kloc, oczywiście, bo jest jakby jednym z liderów tutaj na Śląsku. W przypadku pana posła Marka Krząkały też wydaje się to oczywiste. Jest posłem kolejnej kadencji, więc partie wystawiają swoich najsilniejszych kandydatów, bo dla tych dużych ugrupowań, które sprawują władzę bądź są w jej opozycji, te wybory, mówię o PiS-ie i PO, te wybory to będą tak naprawdę takim papierkiem lakmusowym. Czy taki pojedynek. Tak, to jest pojedynek na zasadzie, kto... typowy prestiż. Jak to się odbywa? To jak w kongresie, nie wiem, spotkaliście się państwo, zagraliście w marynarza, pan na pana trafiło? Nie, no my szukaliśmy kandydata i znaleźliśmy go w mojej osobie, a mianowicie tej, który się zna na gospodarce, na finansach, na biznesie, na tym, co jest związane z naszym programem. Natomiast świetnie, że pan wspomniał właśnie o posłach, bo tak za bardzo nikt z nas w partii, ani pewnie w stowarzyszeniach, które tu działają, nie wiedzą, dlaczego posłowie startują na senatora. Może pan usłyszy tę odpowiedź od swoich gości. Bo są najsilniejszymi kandydatami, to jest proste. Mają rozreklamowane nazwiska, świetnie. Ludzie ich znają, tylko, a chodzi o to, żebyśmy tylko, wygrali. Że ich kandydatura nic nie wnosi. Dlatego, że nie ma takiej rzeczy, którą nie mógłby wykonać poseł, a wykona senator. Prawnie nie ma żadnych zakazów dla posła. Powiedziałbym odwrotnie. Władza jest w Sejmie. Wszystkie obietnice, które dzisiaj składają, czy to posłowie z prawa, czy z lewa nazywając, czy to będzie PiS, czy PO, to wszystko można realizować jako poseł. Nie rozumiem, dlaczego startują do Senatu, nie wnoszą nic nowego. To są tylko puste obietnice. No i tak na samo zakończenie w takim razie. Rozumiem, że Kongres Nowej Prawicy rozwija się w naszym regionie. Tak. Rozwija się dość prężnie. Mamy ponad 60 członków. Mamy biuro tutaj w Rybniku już, na Łony 9. A nie uważa pan, bo na przykład często przysłuchuje się temu, co mówią rybniczanie, nie wiem, mieszkańcy Mikołowa, Jastrzębia, że no tak, wybraliśmy, to w końcu ze Śląska pan Janusz Korwin-Mikke został eurodeputowanym. Jakoś ten Śląsk ostatnio mija. Częściej go można spotkać na korytarzach telewizji. Znaczy nie dalej jak tydzień czasu był w Katowicach. Był w Katowicach. Ale jedna jaskółka wiosny nie trzeba. Ależ to właśnie o tą jaskółkę chodzi. A kiedy będzie biuro? Biuro już jest. Biuro już jest, tak jak powiedziałem, w Rybniku na Łony 9. Właśnie teraz jesteśmy w trakcie organizacji. Natomiast musimy sobie dać sprawę, że nasza czwórka europosłów to jest pierwsza kadencja. Czyli zanim nastąpi ten biurokratyczny rozruch w Unii też, tak jak wiemy jest, a żeby można było uruchomić te wszystkie biura nie tylko na Śląsku, nie tylko w Katowicach, no to potrzeba trochę czasu. Myśli pan, że tam w Europarlamencie będą pana Janusza Korwin-Mikkego po jego wypowiedziach traktowali poważnie? Jako partnera do rozmowy? Mam kilku znajomych, którzy są w Europarlamencie za poprzedniej kadencji i powiedzieli, że tam nikt nikogo nie traktuje poważnie. Więc stawianie takiej sprawy jest dla mnie troszeczkę abstrakcyjne z tego, co ja wiem. Dziękuję w takim razie za to, że przyjął pan zaproszenie do naszego studia. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za uwagę. No i żegnam się z państwem, bo na dziś to wszystko, ale bądźcie także z nami jutro. Przesłuchanie jak zawsze o stałej porze. Jacek Stefaniak. Do zobaczenia.